Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA, witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na 9. odcinek z kariery menadżera FIFA 23, widzę Łódź. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Proszę państwa, na razie jesteśmy liderem PKO BP Ekstraklasy. Na razie jesteśmy na pierwszym miejscu, no jeszcze Legia swojego meczu nie rozegrała. To miejmy nadzieję, że Legia zremisuje albo przegra, to będziemy na pierwszym. A będziemy grali z Jagiellonią Białystok. Lecimy, proszę państwa. W tym odcinku zagramy z Jagiellonią, z Górnikiem Zabrze. No to będzie bardzo ciekawy hit, polski klasyk z Legią Warszawa. I może jak zdążymy, to zagramy z Krakowią. Dobrze, to lecimy. Na wyjeździe z Jagiellonią. No, wygraliśmy Puchar Polski, jesteśmy w półfinale. Dobrze, to. No i pięknie! Legia Warszawa zremisowała. I na razie jesteśmy na fotelu lidera. PKBP Ekstraklasy, no jest szansa, żeby być mistrzami Polski, no o to właśnie chcemy, byśmy awansowali do kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dobrze, trzeba wygrywać, jedziemy, gramy, na razie się symulujemy, widzimy się po meczu tego spotkania. Oddaję głos Jackowi Jaskowskiemu i Dariuszowi, znaczy Tomaszowi Smokowskiemu. Piłka w grze. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Jest za linią obrony. Uwaga! Uwaga, słupek! Nadal groźnie! Uwaga, teraz! Źle Jagiellonia. Tracą piłkę. Przyznam, że przy... Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie tak to miało wyglądać. Wznawiamy zatem grę po tej bramce samobójczej. No teraz wypadałoby to odrobić. Eduardo Camavinga. Dobrze teraz pracują w konstruowaniu akcji. Podanie nie trafia celu. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Piłka na aucie, wznowi Jagiellonia. I Vinicius. Czy zdoła strzelić? Piłka wybita za linię końcową, czyli zaraz będziemy mieli rzut rożny. No nie, trzeba to porządnie wybić. Bellingham przy piłce. Jude Bellingham może strzelać. I udało się zablokować. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Bellingham! Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Stracili teraz piłkę. Mikel Oyarzabal. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy gra nie idzie, ale wynik się zgadza. Kibiców na pewno cieszą 3 punkty. Proszę państwa, po samobójczej bramce wygrywamy to spotkanie, zdobywamy kolejne 3 punkty w tabeli i wygrywamy 1-0 w Białymstoku. I na razie utrzymujemy się na fotelu lidera Ekstraklasy, proszę państwa.
Mamy 53 punkty. Zobaczymy, jak Legia Warszawa sobie poradzi. No miejmy nadzieję, że albo zremisuje znowu, albo przegra. Byłoby fajnie. Byłoby dużo punktów przewagi. Teraz zobaczymy, jak zagramy z Górnikiem Zabrze. No, kolejek zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, jeszcze dużo, jeszcze dużo. Dopiero mamy pod koniec lutego. Więc jeszcze daleko. Dobrze, będziemy grali z Górnikiem Zabrze. No, Legia wygrała. Więc mamy 50, 52, o 4 punkty różnicy przewagi. Więc na razie jesteśmy na pierwszym miejscu. Dobrze, idziemy na konferencję przedmeczową. Zobaczymy, co nas zapytają. Na wstępie chciałabym powitać wszystkich obecnych. Możemy zaczynać, proszę o pytanie. Aż Górnik przegrał 5 do 1, no to wygrywanie mamy we krwi. Więc powinien być dla nas łatwiejszy mecz. Mimo, że ona wygrana, no. Spróbować nasz obowiązek, właśnie, no. Tylko 3 punkty, tylko zwycięstwo. Na tym już zakończymy. Dziękuję wszystkim obecnym. Dobrze, to lecimy. Kolejny krok w drodze po tytuł, no. Musimy dać sobie radę. Dobrze, symulujemy. Widzimy się po meczu tego spotkania. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Górnik Zabrze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Nie ma! Piłka w boisku! Gramy! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I nici z kornera. Wybija piłkę. Ale był czujny. Brawo! Piękny gol! Czy Państwo też to widzieliście? Przedniej urody bramka po strzale Szczupakiem. Prowadzą zatem 1 do 0. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Bellingham przy piłce. Oyarzabal przy piłce. Dobra, spokojna interwencja. Na 11 metr z rogu. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Mateusz Cholewiak. No i Górnik Zabrze coraz bliżej bramki rywala. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Lukas Podolski poradził sobie, minął z wodem.
Ale nie, nie, tak nie bronimy. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. W ostatnich dniach o tym piłkarzu donoszą w zasadzie wszystkie media. Nie tylko te poświęcone futbolowi. Zapowiedź, że w tym... Vinicius! Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Ależ teraz kibice reagują na ten korner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Bardzo dobry, skuteczny blok. Gol! Wyrównująca bramka! No to teraz będzie się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza. Mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Sędzia przyznaje teraz wolnego Górnikowi. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Widzimy teraz tego gola raz jeszcze. No naprawdę, ta centra zasługuje na słowa uznania. Ale i samemu uderzeniu głową nie można tutaj nic zarzucić. Mamy teraz wynik 2-1. Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Faulowany jeden z Zabrzan, ale sędzia stosuje korzyść. Piłka do nogi Oyarzabala. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Mateusz Cholewiak. Górnik ma sporo wolnej przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. A teraz będzie dobra okazja. Proszę Państwa, gol! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo. I ruszamy. Remisowy rezultat 2-2. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Stratę teraz notuje Górnik Zabrze. Będziemy mieli rzut wolny dla Górnika Zabrze. A oto i zmiana w ekipie Górnika Zabrze. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie da wagę zwycięstwa. Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Poradził sobie, minął z wodem. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem.
Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawało się, że będzie musiała zadowolić się remisem. Gol w końcówce dał im jednak komplet punktów. Proszę Państwa, mamy to dzięki Winiciuszowi Juniorowi. Zdobywamy kolejne 3 punkty w tabeli i na razie utrzymujemy się. Na razie mamy lidera. Jesteśmy dalej na pierwszym miejscu. Uciekamy jak najdalej od Legii Warszawa. I teraz proszę Państwa, będzie wielki klasyk Polski. Legia Widzew, proszę Państwa, to będzie walka niesamowita od początku do końca. Bo jak Legia by nas pokonała, to by miała punktów 53, 54, 55. A jak my, proszę Państwa, wygramy, to mamy jeszcze większe szanse zdobyć tego mistrza Polski. W Warszawie będzie bardzo hitowo. Więc my zagramy sobie mecz od początku. Na razie mamy dużo punktów przewagi nad Legią. Dobrze, proszę Państwa, to lecimy z wielkim hitem. Konferencja przedmeczowa. Męczone zwycięstwo powinno dać do myślenia, no. No, Legia Warszawa to bardzo wymagający zespół. Powalczymy do końca, walczymy. Nie poddajemy się i trzeba wygrać z Legią. No, z Legią było 3-3. Musimy się skupić. Dajmy siebie wszystko. I teraz liczę o to zwycięstwo. No to proszę Państwa, jedziemy proszę Państwa z tym. Jazda z nimi i proszę Państwa, lecimy, gramy, widzimy się w przerwie tego spotkania. Jazda po 3 punkty. Tylko Widzew. Do końca sezonu coraz bliżej. Najlepsze dwie ekipy mierzą się dziś w spotkaniu, którego stawką może być tytuł mistrzowski. Kto tutaj przegra, będzie miał trudną końcówkę. Wkrótce zaczynamy transmisję. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. To co już można powiedzieć, to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2.
To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu? Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontrach. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Rose. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Bartosz Kapustka. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Stawiają na krótkie rozegranie. Akcja przerwana. Będzie wrzut z autu. Bartosz Kapustka. I to tyle z tej akcji. Zespół gości świetnie spisuje się w tym sezonie w ofensywie. Do tej pory zdobył najwięcej bramek w lidze. Drużyna gości Eman... O, to musi wpaść! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. No to mamy 1-0. Rodrigo. Kapustka. Tomasz Pekhardt. Twarde wejście, ale bez faulu. Dobrze go teraz znalazł. Nic z tego nie będzie, po szansie. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. No i rzut rożny. Tak się kończy zabawa pod własną bramką. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. I teraz mamy przechwyt. Ferland Mendy. Ferland Mendy z piłką. Uwaga, teraz Vinicius. Tak, mamy bramkę. No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. Warto obejrzeć sobie powtórkę gola, bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie w punkt, dokładnie tam, gdzie trzeba. Wcisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Na razie 2-0. Josue. Josue. Kapustka. Legia teraz w natarciu. Okazja do strzału. Co za wejście.
Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Spójrz, to może być bramka. Doskonała gra w obronie. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Teraz strzał. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Kibice zrywają się z miejsc. Oni wierzą, że po tym kornerze wreszcie uda się zmniejszyć stratę. Złe wybicie. Może się to zaraz zemścić. Ale na razie nic z tego nie będzie. Sędzia gwiżdże. I mamy koniec pierwszej połowy. Goście schodzą do szatni z prowadzeniem. Także dzisiaj udowadniają, że nie przez przypadek są drużyną, która strzela najwięcej goli z całej ligowej stawki. Zasłużenie prowadzą tak wysoko, prezentują się w ataku po prostu wyśmienicie, a im więcej bramek zdobywają, tym większą emanują pewnością w swoich poczynaniach ofensywnych. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie jest bardzo dobrze, wygrywamy z Legią Warszawa 2-0 po pierwszej połowie spotkania. I takim wynikiem, proszę Państwa, zdobywamy na razie 3 punkty i bardziej uciekamy od legionistów i będziemy mieli bardzo dużo punktów przewagi. Trzeba jeszcze dużo, proszę Państwa, wykorzystać. Dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania z 3 punktami. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Bellingham przy piłce. I schodzi teraz z flanki na środek. Eduardo Camavinga. Piłka w siatce. Ależ są w formie, mają teraz już 3 bramki przewagi. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Po tym golu już 3-0. Artur Jędrzejczyk. Bartosz Kapustka. Kapustka, Tomasz Pekhardt, prezent dla drużyny przeciwnej, tylko z jakiej okazji? No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Uwaga, okazja! Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu, pochwały trenera i kolegów z drużyny. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Bellingham przy piłce. Ależ było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Nie było innego wyjścia, jak wybić piłkę poza boisko. Będzie out. Sztab trenerski wojskowych nie czeka. Będzie korekta składu. Tu musi być gol! Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Piłka znowu po ich stronie. Dobra akcja, obrona może być w opałach. I centra. Ojarzabal w dobrej sytuacji. No niepewna interwencja. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Gol! Jest! Pada bramka dla wojskowych! Wspaniale to się potoczyło dla Legii. Przy takiej postawie prędzej czy później coś by wpadło.
Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Następnie widać, jak trafnie odczytuje lot piłki. Ustawia się gdzie trzeba, dokłada tylko nogę i nie siłą, a sposobem trafia do siatki. Takie wykończenie to efekt wielu godzin treningów. Brawo! Na tablicy wyników 3-1. 10 minut do końca tego meczu. Christensen ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć, ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ma sporo możliwości podania, na co się zdecyduje. Dobrze, teraz zagrana piłka. To była kluczowa interwencja, bez niej byłoby krucho. Czy da kibicom nadzieję? Tylko rzut rożny, ale z tej mąki też może być chleb. Teraz z rogu na 11 metr. Zła interwencja, nadal groźnie. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. I mamy teraz. Uwolnił się z podkrycia, okazja. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Gol, proszę Państwa. Założę się, że jest już po wszystkim. Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. To tyle, proszę Państwa. Zespół gości zagrał dzisiaj skuteczniej. Odnosi zwycięstwo na obcym terenie. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu. Proszę Państwa, to jest historia gry. Proszę Państwa, wygrywamy z Legią aż 4-1, jeszcze po głupim błędzie, proszę Państwa, Legionistów. Trafiamy na pustą bramkę Oriozabal w 90 minucie spotkania 4-1. I takim wynikiem się zakończył mecz. I zdobywamy te 3 punkty, no i jesteśmy bardzo blisko, proszę Państwa, żeby być mistrzami Polski, proszę Państwa. Widzewie Łódź w karierze FIFA 23. Coś niesamowitego. Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Stać na nas na to, proszę Państwa. Jedziemy dalej. Każdy mecz jest tak samo ważny. Tak jest. Ciężkiej pracy i determinacji właśnie. I wygraliśmy. Dziękujemy. I proszę Państwa, jesteśmy na miejscu pierwszym i mamy punktów 59 punktów, czyli 7 punktów przewagi nad Legią Warszawa jesteśmy. Coś pięknego. Teraz będziemy grali z Krakowią i to będzie ostatni mecz w tym odcinku. Gramy u siebie.
Będziemy sobie symulować. Zlecimy po kolejne 3 punkty. Jeszcze konferencja przedmeczowa. Na wstępie chciałabym powitać wszystkich obecnych. Możemy zaczynać, proszę o pytanie. No, nasi zawodnicy bardzo dobrze się kapitalnie zaprezentowali. Mnie interesują tylko trofea teraz właśnie. Bardzo dawno Widzew nie był mistrzami Polski, no. Dopiero w 1990 w którymś roku, tak, Widzew był mistrzami Polski i 80-tych latach, tylko zdobyliśmy 4 mistrzostwa. To w FIFA coś na piąte. Na tym już zakończę. Dziękuję wszystkim obecnym. A na żywo to nie wiadomo kiedy. No i miejmy nadzieję, że za ileś lat może się uda. Dobrze, gramy, symulujemy, widzimy się po meczu tego spotkania. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Boczna strefa boiska wolna. Krakowia może ją wykorzystać. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Oj, soczysty był to strzał. Naprawdę było blisko gola. Próbują znaleźć wyłom w defensywie. Dobry pomysł. Akcja nabiera impetu. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. Bardzo ładne dogranie. Bellingham przy piłce. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne 3 kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dającej prowadzenie. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Ferland Mendy z piłką. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Piłka wychodzi na rzut rożny. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Teraz wspaniała okazja. Doskonale bramkarz. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A przecież gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Bellingham przy piłce. I oto mamy ostatni gwizdek. Drużyna gospodarzy remisuje. Nie jest to ich wymarzony rezultat, to na pewno oglądali... Proszę Państwa, koniec meczu, remisujemy z Krakowią 0-0, mamy po jednym punkcie w tabeli. Tak to się na razie, proszę Państwa, prezentuje. Dobrze, to było na tyle w tym odcinku, ja wracam na moje kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.